Witajcie, dzisiaj znajduję się w Krynicy Zdroju. Pierwsze wzmianki o tym mieście pojawiły się już w XVI wieku. W tym czasie nie nazywała się Krynica, tylko Krzenycze. Krynica, jaką znamy teraz, rozpoczęła swoją działalność w 1856 roku. Założycielem uzdrowisk był Józef Dietl. Znajduje się przy tak zwanej kaplicy Dietlówce, budowana w 1863 roku. I gdzieś tutaj w pobliżu znajduje się również krzyż postawiony w 1910 roku, upamiętniający 500-lecie bitwy pod Grunwaldem. No, coś znalazłem nawet dla siebie. Znajdują się tu wielofunkcyjne trasy krynickie rowerowe. Kilka różnych pętel. Fajnie. Tylko czemu nie wziąłem rowera? Mamy Kryniczankę, Zuber, Tadeusz. Tu są Jan, Józef, Mieczysław, Karol. I tutaj schowana Słotwinka. Jeśli chodzi o dzisiejszy film, będzie to dłuższa część. To będzie epilog zwieńczający ten sezon. No co, idę dalej zobaczyć, gdzie to prowadzi ten szlak. Prawie jestem na szczycie. Stwierdziłem, że nie, trzeba wykorzystać to słońce i wejść do góry jak najszybciej. Ale chyba chwilkę tylko na szczycie coś nagram, schodzę i idę coś zjeść, bo już czuję, że jest mi trochę ciemno przed oczami. Udało się. Wszedłem na prawie samą górę. Góry parkowej. Na polanie, na śniadanie wyszły sobie dwie młode łanie. Jedna łania trochę większa, ta druga ciut mniejsza. Drogi lesie, kręta drogo. Myślę, że to jest czas już zejść na dół i coś zjeść. Zasłużyłem na to. The next day. Kolejny dzień. Wita mnie zachmurzonym niebem. Prawdopodobnie może trochę wypadać, ale do 15 stopni ma być, więc będzie ok. Czas na Jaworzynę Krynicką. Przede mną 3 godziny spaceru. Czy może będzie szybciej? Zobaczymy. To wszystko wyjdzie w praniu. Przygotowany z wodą, jedzeniem. Mogę iść dalej. To w drogę. Taka jest prawda, że ja wchodzę dopiero do lasu. Dopiero do lasu wchodzę, zanim będzie szczyt, to jeszcze chwila.
Przede mną jeszcze chwila drogi. Zobaczymy, jak daleko i wysoko to się jeszcze pnie do góry. Pogoda jak na razie jest fajna. Troszkę duża wilgoć, gdyż obiektyw mi paruje, ale damy radę. Tak naprawdę non stop muszę żonglować filtrem ND, zakładając i ściągając, bo im do ciemniejszego miejsca wchodzę, tym bardziej podskakuje mi wartość ISO, a to już jest niezbyt dobra rzecz, ale coś z tego myślę wyjdzie. Także do przodu. Na tym szlaku można poznać historię życia Nikifora Krynickiego. Oczywiście to nie jego prawdziwe imię. Prawdziwe imię i nazwisko za niedługo odkryjemy, wchodząc na szlak czerwony. Nikifor, malując, stosował głównie akwarele. Szacuje się, że w swoim życiu namalował kilkadziesiąt tysięcy akwareli. Nie wiem, ile jeszcze mam do Jaworzyny Krynickiej, bo idę już tak z godziny, ale nie śpieszę się, ponieważ robię zdjęcia. Nagrywam troszkę przebitek, także mi się wydaje, że będzie pewnie zejście na dół, następnie wejście do góry, ale gdzie dokładnie, to jeszcze nie wiem. Z uwagi na fakt, że Nikifor nie posiadał żadnego dokumentu tożsamości, pod jego koniec życia ówczesne władze uzdrowiska na czele ze Stefanem Półchłopkiem wydały mu akt urodzenia z danymi personalnymi Nikifor Krynicki. Chwilowo szlak zmienił się na chodnik, także wyszedłem dosłownie przy hotelu Czarny Potok. No i chyba chwilę jeszcze będę miał przejścia wzdłuż ulicy. No wejście ciekawe. Takie od razu pod górę, między krzakami. Chyba dawno tędy nikt nie chodził. Szlak czerwony jest? Jest. Prawie jak na Górę Zelejową w Kielcach. Znaczy za Kielcami. Tam w oddali mamy piękne kolory drzew. Normalnie prawdziwa jesień. Różne kolory, ja tam widzę i żółty, beżowy, pomarańczowy, czerwony. Kamera tego nie oddaje, bo nie ma pełni kolorów tych, ale to jest naprawdę niezłe. Niezły widok. Zejście niezłe. Powiem tak, kurde, bo jejku, jakieś, ja pierdziel, ale szlak nieźle. No czerwony, wow, bym spadł. Czerwony szlak tutaj, zejście jest ciekawe.
Ten szlak jest wyłączony w zimie. Jest zakaz z nim przejścia ze względu, że jest zbyt niebezpieczny. Nieźle. No jest trochę błota. Wow, wow. Kisko. No już wiem, dlaczego w zimie jest wyłączony. Tym nie szedłem. Też z czerwonego na zielony. No może być ciekawie. Właśnie mi minął tłum. Tłum młodzieży. Tak poniżej, no poniżej 16 lat. Jejko. Wycieczki klasowe jeszcze są. Jeszcze jednak szkoły chodzą na takie wycieczki po górach. I to jest najważniejsze. Że młodzież nadal jest w ruchu. A nie siedzi przed komputerami, przed telewizorem. A przed nami diabelski kamień. Właśnie z tą skałą wiąże się ciekawa legenda miejscowa. Dawno, dawno temu rycerz z pobliskiej Muszyny zakochał się w krynickiej pasterce. Ponieważ pasterka była biedna, ojciec rycerza nie chciał się zgodzić na ślub. Posyła syna, aby ten zapomniał o ubogiej dziewczynie. Szczęśliwie, nie odniósłszy żadnych ran, rycerz wracał w rodzinne strony. Na stokach góry parkowej napadają na niego zbójcy. Pobitego i ciężko rannego pozostawiają. Jego jęki usłyszała pasąca w pobliżu owce pasterka. Widząc ukochanego, rannego klęka na kolana i zaczyna się modlić, prosząc o uzdrowienie. Wielkie było jej zdziwienie, gdy zobaczyła wypływające u jej stóp źródełko. Po obmyciu ran rycerz ten ozdrowiał. Ojciec, dowiedziawszy się o cudownym ozdrowieniu syna, godzi się na małżeństwo i żyją długo i szczęśliwie. Kiedy moce piekielne dowiadują się o istnieniu źródła z cudowną wodą, postanawiają je zniszczyć. Podnosi diabeł z Tatr potężny kamień i niesie, aby zrzucić go na źródło. Kiedy już był pod szczytem Jaworzyny, kur zapiał, diabeł kamień opuścił i leży tu po dzień dzisiejszy. Schodzimy szlakiem łączącym się czerwonym i zielonym. Ej, bo mnie teraz to normalnie rozwaliło. Słuchajcie, właśnie schodzę ze szlaku, wychodzę na jakąś polanę, a tam reklama ketchupów Rolewskich. I to jaka? Po raz kolejny bym przestrzelił zielony szlak, czyli nie zszedłem. Jest strzałka. Jednak jest strzałka. To prawda jest, że jak samemu się idzie na szlak, czy jednocześnie nagrywając vloga i patrząc na szlaku, co się dzieje, można ominąć po prostu znaki. No już mi się to zbyt często zdarzyło. No i dzisiaj tak dodatkowo do góry niepotrzebnie szedłem. Ale teraz już wiem, już zielony szlak prowadzi mnie prosto na ścieżkę wśród koron drzew na Słotwinach. Żeby nie było ślisko, bo tutaj troszkę ścieki wodne są. Ja z kamerą schodzę. Wow. Dobra. No, tu lepiej byłoby wchodzić niż schodzić. Tu jest jednak stromo.
ogólnie podsumowując, prawdopodobnie udaje się już teraz z powrotem na Krynicę Zdrój, a wieżę widokową zostawię na jutro. Jutro prognoza pogody zapowiada przejaśnienia, więc będzie o wiele ciekawsze. Na dzień dzisiejszy to by było na tyle. Ciąg dalszy filmu, to co jutro się będzie działo, czyli wejście na Słotwiny zielonym szlakiem, tym, którego teraz przerwałem, żeby po prostu zobaczyć coś jutro nowego, a nie to samo co dzisiaj. I do tego oczywiście wieża w kronach drzew.